Słaboń pospolite. Dzień dobry, wzywał pan pogotowie? Tak, był słabym. A co się dzieje dokładnie? Słabo mi, doktorze. Czyli jak? Niedobrze, mdłości są, mroczki przed oczami? No sam nie wiem, po prostu mi słabo. Ale w blady pan nie jest. Ciśnienie w normie, temperatura w porządku. A stolec też? Pacjent kiwa głową. I wymiotów nie ma? Od zeszłego Sylwestra żadnych. A chodzić pan może? No mogę, ale słabo. Nogi mi się trzęsą. Jadł pan coś od rana? Nie bardzo, bo mi słabo. Możemy pana zabrać do szpitala. Wolałby mnie. Ale tam pana zbadają dokładnie, a ja cóż mogę. Nie może mu pan doktor zapodać czegoś na miejscu? Prosi żona albo córka. Taki słaby, gdzie on się będzie po szpitalach tułał. Tylko nic dożyły, bo tyle mówią o tym Pawulonie, że aż strach. No i jeszcze wyjazd do biegunki, zakończyła wyliczanka Julka. To sobie pojeździłaś, skwitował Maciek. Strasznie było? Powiem wam jutro, jak ochłonę. Teraz już rozumiesz, dlaczego wolę nudę, mrugnął do mnie Bolek. Dwudzieste. Rozumiem, dlatego w pełni się cieszę dzisiejszym bezruchem. Jeden wyjazd do majsterkowicza amatora, obcięty paluch. Dwie wizyty w ambulatorium i jeden słaboń. Godzinne leżakowanie w sali telewizyjnej i pora szykować podwieczorek. Można by zajrzeć do lszyny. Bolek zerknął na zegarek. Zaraz będą krople miłości, więc małe szanse, żeby ktoś zadzwonił z wezwaniem. Podobno ogląda to dwadzieścia procent Polaków, ale pozostałe cztery piąte wyraziła zwątpienie Julia. Dwadzieścia procent w dużych miastach, gdzie masz teatry, park wodny oraz mnóstwo hipermarketów. A tu, moja droga, krople oglądają prawie wszyscy poza pacjentami z interne. Bo się zepsuł jedyny telewizor na piętrze, dopowiedział Maciek. Ale rodzina na pewno im nagrywa, więc jak wrócą, to se obejrzą hurtem. A rodzinie to nawet na rękę, bo ma spokój przez dwa dni. No, a ty nie chcesz obejrzeć? Zwróciłam się do Bolka. Ja doktorowi nagram, zaproponowała Mariolka. Sobie zresztą też, bo w tym czasie będę oglądać prezentację nowej krajalnicy do warzyw. A co z tą, którą kupiłaś miesiąc temu? Pękła rączka i nożyk się stępił, a miał działać przez siedem lat. Poskarżyła się Mariolka, swoim cichym głosikiem umęczonej pielęgniarki. Ale w tej nowej, co ją chcę dziś zamówić, zastosowali całkiem inną technologię, kosmiczną. Takich noży używają podobno astronauci. Szczególnie ci, co bujają w obłokach własnej naiwności. Oj, doktorze! żachnęła się Mariolka. Każdy ma jakąś słabość. Doktor ma swoje krople, i ja to rozumiem, dlatego na pewno nagram razem z reklamami przed. Super! Ucieszył się Bolek. Tylko mi nie zdradzaj zakończenia, bo jak mawia Andrzej żarłacz, będę musiał się ukarać stetoskopem. Jak chcesz, Jagódka, możesz iść z nami, zaproponowała Julka. Chyba, że się boisz. Czego mam się bać? Maciek roześmiał się szczerze. Nie widziałaś chyba naszego szpitala. Za często tam nie zaglądałam, przyznałam. Właściwie to byłam raz, w czasie narodzin. No to nic się od tamtej pory nie zmieniło, zdradziła Jadzia, stając w drzwiach. Parno dzisiaj. Będzie w nocy burza albo halny, bo dzwonią chłopy jak zwariowane. Słyszy pan, doktorze? Znowu telefon. Wyszliśmy z ambulatorium Gęsiego i podreptaliśmy w kierunku pobliskiego Molocha, szpitala miejskiego. Aha, Jagoda, mała prośba, przypomniał sobie Bolek. – Nie zwracaj się do nich, per dziadku. Ludzie myślą, że to takie ciepłe, familiarne, a tak naprawdę upokarza i przypomina o wieku. – Nikt nie lubi pamiętać, że jest stary, nawet jeśli ma 300 lat – odezwała się Julka. Stanęliśmy przed windą. Bolek wcisnął kremowy guzik. U góry coś zazgrzytało i powoli opadło na dół. Weszliśmy, wdychając zapach starego chleba, lekarstw i wodnistej zupy. Smutny zapach polskiej szpitalnej beznadziei. Wszędzie taki sam, w ogromnych klinikach i maleńkich szpitalach na wsi. Niezmienny mimo kolejnych reform, efektownych remontów i coraz lepszych procedur medycznych. Jesteśmy, powiedziała Julia. I jak wrażenia? Spoko, trochę ciemno, ale to stary budynek. Tłumaczyłam samej sobie. Ludzie wtedy nie dbali o wygody. Teraz też nie zauważyła Julka. Podeszliśmy pod piątkę. Poszarzałe ściany, niemalowane od lat. W rogu z lew. Na każdym z sześciu łóżek pacjent, odziany w wietnamską piżamę, białą w granatowe słoniki. Takie same sprzedawali na bazarze po dwie za komplet. Mój tato wziął od razu pięć sztuk. Po dwie dla Ani i dla mnie. Patrzysz na piżamę? Odgadł Bolek. Też mam taką, tylko w zielone słonie. No i bez guzików. Odpadły po trzecim praniu. U mnie po drugim, a po czwartym pękła gumka w pasie, szepnęłam. Który to pacjent? Ten koło zlewu, nasz rezydent mieszka tu z przerwami od czterech lat. Rodzina go oddaje, kiedy chce sobie odpocząć, bo do domu starców nie wypada. To co Julka, gotowa? Kiwnęła głową, poprawiając spódniczkę. Dzień dobry wszystkim, zaczął Bolek. Co to za cisza, panowie? Gdzie są dziewczyny? Gdzie trunki, przegryzki i muzyka? O, słucha, odezwał się szczupły staruszek, kopia bolka, starsza o pięćdziesiąt lat bolesnych doświadczeń. Nawet piguły nas omijają, tylko sępy czekają na drzewie. Panie Antoni, to wrony. Najbliższe sępy mieszkają w górach południowej Europy, pocieszył go Bolek. A na pana czeka dziś Marlena. – Będziemy wywoływać duchy? – zainteresował się staruszek na sąsiednim łóżku. – Nie, żywa Marlenka. – No to zapraszamy na scenę – oznajmił Olszyna, wygładzając spraną poszwę kołdry. Julka podeszła do jego łóżka. Oparła stopę o brzeg materaca, eksponując zgrabną, choć dosyć muskularną łydkę. Odrzuciła do tyłu rude włosy i zaczęła śpiewać – Liebe ohne liben, Marlene Dietrich. Ale cóż to był za głos. Mógłby obudzić kilkudniowe zwłoki leżące na samym dnie chłodni. Pacjenci unieśli głowy i nastawili uszu, a mnie wzdłuż kręgosłupa przemaszerował batalion mrówek. Halloween w środku upalnego lata. Wracamy w milczeniu, przeżywając występ Juli. Witam, koleżanki i kolegę. Z sali przy windzie wyjrzał misiowaty czterdziestolatek o sympatycznej twarzy Mojżesza z książeczek dla Świadków Jehowy. Sądząc z opisu, Ryszard Greyfrut, dyrektor placówki. Julka, wyglądasz coraz lepiej, moja droga. To yoga czy prawdziwa miłość? Jedno i drugie, Ryśku, tyle że miłość jak zwykle bez wzajemności. Spokojnie, spokojnie, dyrektor poklepał ją po kościstym ramieniu. Co komu przeznaczone na środku drogi rozkroczone, a to pewnie atrakcyjna zastępczyni naszego rajdowca, bednarka. Zwrócił się do mnie: Jak sobie radzimy z polską szpitalną paranoją? Lepiej niż doświadczony taksówkarz. Zawsze wybiera najkrótszą trasę. Pochwalił mnie Bolek. A ja spuchłam z dumą. Ale rzuciłam tylko: Na razie trafiam. A pan jak sobie radzi z polską szpitalną paranoją? Pytanie za sto punktów. Jak sobie radzę? Jak dyrektor? Przeszliśmy przez oddział ginekologiczny. Greyfrut zajrzał do jednej z sal. Przepraszam na chwilę zniżył głos i wszedł do środka. W sali leżały dwie pacjentki w zaawansowanej ciąży, czekając na USG. Wokół kręciło się kilku studentów medycyny, pewnie na stażu. Lekarz nadzorujący smarował brzuch kobiety żelem. Panie kolego, tak nie można. Zganił go Greyfrud. Proszę rękawiczkę. Lekarz niestropiony podał mu swoją. Przedostatnia para. Greyfrud włożył rękawiczkę na swoją kosmatą dłoń. Odwrócił się do pacjentki, zgarnął z niej trochę żelu i delikatnie posmarował nim brzuch drugiej kobiety. Następnie zdjął rękawiczkę i oddał lekarzowi. Oszczędność, kolego. Przede wszystkim oszczędność. Miłej nauki, chłopcy. Wrócił do nas. Idziecie z interny? Zapytał. Julka trochę pośpiewała dla olszyny. Staruszek ma strasznego doła. Też bym miał na jego miejscu. A co mu właściwie jest? spytałam. Wszystko. Ma 87 lat. Wyjaśnił Bolek. To tak, jakby w Szwecji skończył 217, co? zaśmiał się jego dyrektor. I nic już nie można zrobić? oburzyłam się. Ależ robimy? zapewnił przekonującym basem. Podajemy, wstrzykujemy, wycinamy. Co się tylko da. Olszyna i tak do nas wraca co parę tygodni, mruknął Bolek. Jak pozostali z interne. Więc jesteście bezsilni? Zmartwiłam się. Bezsilni? Greifruth znowu się uśmiechnął, ależ skąd? Zawsze przecież możemy im poprawić komfort życia. Dwudziesty pierwszy. wieczór. Zaraz wychodzę na swój pierwszy nocny dyżur. Właśnie wyjaśniłam tacie, że będę pomagać znajomym na pogotowiu i wrócę rano. Od kiedy umiesz prowadzić samochód? To jest właśnie pytanie w stylu taty. Od pięciu lat, odparłam spokojnym tonem. Zrobiłam prawko, kiedy ty szlifowałeś plan zagospodarowania wolnego czasu na emeryturze. Dzieci tak szybko dorastają. Zatroskany potarł czoło. Jeszcze niedawno bawiłaś się resorakami na dywanie, a teraz prowadzisz prawdziwe auto. Czas pędzi coraz szybciej. Co ma taki plus, że zanim się obejrzysz, już wrócę na fakty. A zanim wysprzątam garaż, ty już będziesz na emeryturze. Co będzie ze mną? Będziesz czerstwym 80 z zapałem, opracowującym kolejny plan działania. Marzenia! Wbił wzrok w spłowiałe tapety. Nie ma co marudzić, bo czas ucieka. Biegnij, Jagódka, i pamiętaj. Szosa to nie gładki dywan w przedpokoju. Zameldowałam się na stacji trzy po siódmej. W progu zaczęłam przepraszać za spóźnienie, ale Maciek wszedł mi w słowo. Już się baliśmy, że cię wykończył przedwczorajszy maraton. Przyszłabym wcześniej, ale musiałam uspokoić tatę. Powiedzieć mu, że u was pracuje. Dopiero teraz? Zdziwiła się Julka. Przecież to twój piąty dyżur. A i wcześniej przesiadywałaś tutaj długie godziny. Tato jest tak zajęty twórczością własną, że nie zwraca uwagi na otoczenie. No chyba, że chodzi o zniknięcie podartych kapci. Jadzia miała jakiś telefon? Okazałam zainteresowanie. Bo to jeden, parsknął Maciek. Niedziela, chłopy wariują z nudów. Natychmiast zerwałam się ze stołka. Wrzuć na luz! Odezwał się Bolek kręcąc się na obrotowym krzesełku. To żadne wezwanie, tylko towarzyska pogawędka Chcesz posłuchać? Uchylił drzwi. Nadstawiłam ucha. Pod koszulek w serduszka, szczebiotała Jadzia. Różowa jak moje usta. Tyle, bo resztę już zdjęłam dla ciebie. No przecież figów latem nie noszę, chyba że stringi prosto z zamrażarki. Odwróciłam się w stronę Bolka. Flirtuje z mężem? Nie, normalna party line w cenie czterdziestu groszy za impuls. Dorabiacie sobie po godzinach, wyraziłam zrozumienie, ze szczyptą współczucia. Nie, Jadzia nawija za darmochę, odparł Maciek. Musiałam zrobić zdziwioną minę, bo zaczął tłumaczyć. Dzwoni paru napalonych i blokuje linię, a tu ktoś może pomocy potrzebować. Nie skwitowałam, więc Maciek uznał, że musi rozwinąć temat. Jak ma palant wyzwaniać do rana, lepiej niech się wyładuje o siódmej i spokój będzie. Ja ci to nie przeszkadza? Powiedziała, że skoro była zagłupia na studia, choć w ten sposób uratuje paru staruszków odparła Julia. Do jej dziadka pogotowie nie zdążyło. Bo ktoś ukradł tablicę z numerami bloków dodał Bolek. Na całym osiedlu, jak już znaleźliśmy budynek, było po ptokach. Zapaliło się gromnicę, odmówiło dziesiątkę, potem wyrecytowałem formułkę, że zgodnie z rozporządzeniem ministra i tak dalej, nie mogę dawać namiarów na firmy pogrzebowe. Cholerne procedury. Pomagają przetrwać ten najgorszy czas, szepnęła do siebie Julia. Zależy komu? Zależy komu. Dziewiąta wieczorem. Dziewiąta, oznajmił Bolek, zerkając na zegar, prezent od firmy farmaceutycznej. – Co mamy w programie? – Julka, rzuć okiem, bo jak Maciek zacznie sylabizować, to mu zejdzie do rana. – Polsat na celowniku – zaczęła Julia. – Dwójka? – Sprawa dla reportera. – Jedynka? – Pluton po raz enty. – TVN? – Wściekłe wilki. – Strzelanina, strzelanina. – Dramat wojenny? – Horror. Yy, – Zemsta herbacianego smoka. – Może to? – Tylko nie film karate. Bo lekarz się wzdrygnął. – Nie ma nic bardziej przewidywalnego? – Najpierw zły człowiek zabija dobremu brata, więc dobry musi się odegrać. Zły człowiek nie ma brata, którego można by posiekać w akcji odwetowej, ma za to niezły wykop i technikę godną Brusali. Dobry człowiek musi poprawić swoją pod okiem zwiędłego jabłka zwanego mistrzem. Najpierw musi go znaleźć i poprosić o korepetycję. Jabłko, znaczy mistrz, odmawia tylko dlatego, żeby film trwał kwadrans dłużej. Ale po paru odmowach dobry człowiek zostaje pasowany na ucznia i rozpoczyna trening. Musi o świcie robić szpagaty między beczkami ryżu, dźwigając mistrza w bambusowym koszyku. Jakby nie mógł skorzystać ze starych, dobrych sztang na siłowni, wtrącił Maciek. A wszystkiemu towarzyszy irytująca melodyjka na piszczałce, dokończył Bolek. Jest coś oprócz tego smoka? Sama jadki, odparła Julia. Żadnych melodramatów. No to zaraz się zacznie, westchnął Maciek. Co? zapytałam. Telefony? Nie ma nic w telewizji, babcie się nudą, więc starabanią. Czemu zaraz babcie? obruszyłam się. Bo w tym kraju dziadków prawie nie ma, odezwał się Bolek. Wykańczają ich liczne stresy, bałagan w rządzie oraz bigos na boczku. Może kobiety bardziej dbają o zdrowie? Niektóre na pewno. Odezwał się Maciek. Nie idą spać bez ciśnieniomierza i zanim zasną, sprawdzają po dziesięć razy, czy im nie podskoczyło ciśnienie. O proszę, pewnie już jakaś sobie zmierzyła i panikuje. Co jest, Jadzia? Zwrócił się do dyspozytorki. Zajrzała do nas Jadzia. W poczekalni siedzi pacjentka z łupieżem. Zerknij na nią bolek, skoro już przyszła. No dobra, ale co ja poradzę? Przecież nie wypiszę ni z oralu, bo i tak jest bez recepty. Stał jednak i ciężkim krokiem wyszedł z dyżurki. Nie zamknął drzwi, więc usłyszeliśmy całą rozmowę. Słucham panią, bo ja doktorze mam straszny upierz, jak konfetti. Byłam tu już przed południem u doktora Żarłacza, ale mnie wysłał do pana. Do mnie? Zdziwił się Bolek. Powiedział, żebym poszukała pasjonata na nocnym dyżurze. To przyszłam, bo w telewizji tak nic nie ma. Proszę pani, większość pracowników budżetówki to są pasjonaci. Inaczej nie tyraliby za połowę średniej krajowej. Ale chyba nie politycy, zauważyła nieśmiało ofiara łupieżu. Politycy to wyjątkowa grupa. Tak zwani zawodowcy, czyli ludzie, którzy robią bardzo nieprzyjemne rzeczy za bardzo konkretne pieniądze. Dobrze, zobaczmy ten łupież. Proszę do ambulatorium. Cały bolek rzuciła do nas Julka półgłosem. Anielska cierpliwość. Za to żarłacz ma święty spokój. Północ. Przysypiamy, oglądając powtórkę ostrego dyżuru. Po niemiecku. Zobacz, Jagoda, jakie tempo pracy. Odezwał się Bolek sennym głosem. Pięciu lekarzy miota się przy noszach. Bieganina, harmider, nerwówka. Pół szpitala w stanie gotowości. Myślałam, że tak jest. Że liczą się sekundy. No liczą ale nie przy złamaniu zamkniętym kości przedramienia jak tutaj. Ziewnął. Wiesz, jak to zwykle wygląda? Pokręciłam głową. Zjeżdżasz przed szpital. Dzwonisz po lekarza dyżurnego i czekasz cierpliwie, ucinając sobie mniej lub bardziej przyjemną gadkę z pacjentem. Wreszcie dyżurny schodzi wraz z ekipą. Ogląda, zaprasza na rentgen. Jak jest fajny... To poklepie pacjenta po zdrowym ramieniu. Jak nie, to se pomruczy, że nie miał kiedy łamać kończyn, tylko o trzeciej nad ranem. I tyle. Głupi film już, wola naszą klinikę wzruszeń. Przynajmniej każdy wie, że to bajka. Poza tym jest gęsta jak grochówka, dużo się dzieje. A u nas niczym w modzie na sukces, tylko mniej efektowne fryzury. Podrapał się po swoim blond jeżyku. O, Jadzia dzwoni. Ależ ty masz ucho, jak nie topesz. Ja słyszałam tylko cichutkie brzęczenie. Kwestia wprawy. Co jest Jadzia? Spięcie gdzie? U Tomczaków? Przynajmniej blisko jedziemy. Wyskoczyliśmy do auta. Maciek już na nas czekał, w jednej ręce trzymając torbę lekarską, a drugą trąc zapuchnięte od snu oczy. Jedź na te stare bloki koło basenów, rzucił Bolek. Numer trzynasty tuż za parkingiem. Ciekawe, ilu będzie rannych. Jak znam życie doktorze, to tylko Tomczakowa. Będzie się tłumaczyć, że wpadła na lustro albo potknęła się o krzesło, a sprawca będzie pyskował schowany w łazience. Nie można go zamknąć na przykład w izbie wytrzeźwień? zapytałam skręcając w uliczkę koło basenów. Wezwać policji? Nie zdążyłabyś nawet wystukać numeru. Tomczakowa rozdarłaby ci pazurami twarz, odparł Maciek. To się nazywa miłość. Nie wiem czy miłość, ale syndrom uzależnienia od kata na pewno, skwitował Bolek. Dobra, wchodzimy. Już od parteru powitały nas pijackie wrzaski Stefana Tomczaka z towarzyszeniem kolegi albo syna. Koncert na dwa barytony i sopran. Szepnął Bolek i energicznie zapukał w drzwi ozdobione wgnieceniami od kopnięć. W środku od razu ucichło. Bry wieczór, pogotowie. Oznajmił gromkim głosem Maciek, prezentując okazałe kule armatnie na ramionach, tak na wszelki wypadek. Kto wzywał? Z ciemnego pokoju wyłonił się chudy wypłosz w teatralnym makijażu. Ja zawezwałam, nerwowo potarł oko wysmarowane aż po smolistą brew. Gdyż mama znowu poleciała na drzwi i ma ranę od szyby. Jak doszło do upadku? Dopytywał Bolek, szperając w lekarskiej torbie. No więc. Zaczęła Tomczakowa, stękając z bólu. Szłam z pierogami dla Kazia, mojego najmłodszego, i się poślizgnęłam na linoleum. No i poleciała, ma pierogi ze mną taka strata, chwyciła się za głowę. Mamo! oburzył się wypłosz. Przecież to stary cię pchnął. Zamachnął się i Luiza Tyłajzo do pokoju, wrzasnęła Tomczakowa, i zmyj mnie to gówno z twarzy. Będzie ojca rodzonego szkalować. Nie wiadomo, czy rodzonego, zaryczał Tomczak, ukryty w ciemnej łazience. Może dlatego pyszczy, że nie moja, zrobiona gdzie w krzakach. Stefan, przestań pan, doktor słucha, uspokajała go żona. A ty gówniaro, zamknij jadaczkę, bo ojciec znowu z nerw wyjdzie. Taka się ta młodzież zrobiła garłata, doktorze. Nic rodziców nie uszanują. Mają za nic czwarte przykazanie. Więc upadła pani i co? Drążył Bolek. I wstałam. Wyzbierałam pierogi, ale przecież Kaziowi ich nie dam. Sama spożyję. A Kazio gdzie? Zainteresował się Maciek. Leży w pokoju, bo też trochę napity. Pracy nie ma, więc przeżywa. Dobrze, niech pani pokaże te plecy. Tomczakowa posłusznie usiadła na chyboczącym się stołku i podniosła zapoconą bluzkę w kwiaty. Nie wygląda źle, można by zeszyć, ale... Bolek zaczął grzebać nożyczkami w jednej z ranek. Cholera, weszły całe. Pani może mieć przebite płuco. Jedziemy do szpitala. Natychmiast. Do szpitala? jęknęła Tomczakowa. Ale ja nie mogę teraz. Nakupiłam wiśni na kompoty. Kto to porobi, jak mnie nie będzie? I kto chłopakom popierze koszulę? Ja? Zaoferował się wypłosz. Tylko jedź, mamuś. Ty nawet włosów równo w salonie podciąć nie umisz, parsknął Kazio, cały czas schowany w swoim pokoju. A ty pasożycie umisz? Sierdził się Maciek. Maciek, przestań, nie jątrz, ofuknął go Bolek. Nie mogę tego słuchać, dwóch odważnych bokserów. A właśnie, że odważnych, Tomczak kopnięciem otworzył drzwi łazienki. To ja babę pchnęłem, bo mam prawo i będę ją tłukł, kiedy zechcę, bo jest moja. Panie Tomczak, wzywam policję, ostrzegł Bolek. Panie doktorze, błagam, zaszlochała Tomczakowa. Niech pan nie odbiera ojca rodzinie. Dobrze, ale pani jedzie do szpitala i nie chce słyszeć o żadnych wiśniach. Nanoszę. Całą drogę przejechaliśmy w milczeniu. Tomczakowa bała się odezwać na temat kompotów, a może osłabła z powodu licznych ran. Odstawiliśmy ją do szpitala, a potem wróciliśmy do dyżurki. Za miesiąc znowu tu trafi, powiedział ponuro Maciek. Albo od razu do szpitalnej lodówki. Powinna odejść od bandziora. Ja da coś ci opowiem. Zaczął Bolek. W marcu mieliśmy wezwanie. Podobny przypadek, facet pobił żonę. Przyjeżdżamy, kobieta siedzi potargana, rozbita brew, spuchnięte powieki, a jej chłop opowiada: Już mnie kusiło doktorze, od kolacji, ale w dzień kobiet nie będę babę bił. Taki to ja nie jestem. Odczekałem do północy i pięć po stłukłem cholerę. Wtedy ja się wpiżyłem i pytam, czemu pani nie odejdzie od tego paprocha? No co ona, jakiego paprocha, doktorze? Kwiaty mi przyniósł? Przyniósł. Jeszcze życzenia złożył. A że go poniosło, to trudno. Taki mój krzyż. One prawie nigdy nie odchodzą. Zresztą nie bardzo mają dokąd. Widziałaś dom samotnej matki? Pokręciłam głową. Nie masz czego żałować. Dlaczego one mają odchodzić, a nie ten, co je bije? Zirytowałam się. Tak zwana polityka prorodzinna, odparł Bolek, zerkając na zegarek. Prawie druga pora na drzemkę, bo o czwartej czeka nas godzina szczytu. Zawały. 22. Jakutka śniadania. Julka postawiła mi na kocu metalową tacę z grubymi kromkami, ukrojonymi bardzo tępym nożem. Na każdej pół centymetra żółtawej margaryny i drobniutko pocięty szczypiorek. – Która? – zapytałam schrypniętym głosem. – Prawie dziewiąta. – Hurra! Po raz pierwszy od trzech tygodni wstałam normalnie. Ale co z zawałami o czwartej? – Nikt nie wzywał. Spokojna noc. – A Bolek gdzie, w domu? Zachodzącego słońca, czyli hospicjum. A tam dyżur od ósmej. Tak bez snu? Ma wprawę. Nieraz pracował po trzydzieści sześć godzin. I nawet równo szywał. Wiesz co, Julka? Usiadłam na kozetce. To ja już pójdę do siebie. No a śniadanie? Zjem w domu. Teraz i tak nic bym nie przełknęła. Muszę się obudzić. Wymoczyć w wannie i dopiero. Przykro mi, że starałaś się na marne. Wskazałam kromki. Coś ty jagódka, dam żarłaczowi, jeszcze się ucieszy. Taki ma apetyt? Jak jedzie z wizytą, to najpierw prosi o herbatę i jakieś ciastka, a potem dopiero ogląda pacjenta. Teraz to już ludzie wiedzą i od progu czekają z talerzem, ale kiedyś... No, zachęciłam do opowieści. Przyjechał do Bełzaków, tych, co mieszkają za mostem. Wchodzi do pokoju, spojrzał na pacjenta i mówi szklankę herbaty i jakąś czekoladę, ale migiem. Pani domu, blada z nerwów, zaczęła otwierać wszystkie szafki. Czekolady brak. Spanikowana pyta, czy mogą być pralinki, albo baton. Mogą, ale szybko. Wniosła to razem z herbatą i pyta: A panu doktorowi też coś zrobić do picia? Na to żarłacz. No przecież już pani zrobiła. Jeszcze opowiedz, jak przyszedłem do pacjenta i wyżarłem mu pół lodówki. A potem wziąłem se prysznic, założyłem szlafrok pana domu i paradowałem po tarasie. Panie doktorze, ja tylko. tylko. Julia sponsowiała. Andrzej Żarłacz. Podał mi chudą dłoń. Znany z tego, że obżera pacjentów i w chwilach złości osiąga pięć punktów na skali WF. Spróbowałam odpowiedzieć przy milnym uśmiechem. Jagoda na zastępstwie. Znana z tego, że pstryka fotki. Co jeszcze no opowiadała pani ta plotkarska transa? W odpustowych cekinach? Doktorze! Julka chwyciła się za purpurowe policzki. W jakich cekinach? nie zrozumiała. I o co chodzi z tą transą? No chyba mi pani nie powie, że wzięła Juliana za kobietę. Nie spałam do północy rozmyślając o Julce. Więc stąd ten niepokojący alt i twarz, jaką Almodowar chętnie widziałby w swoich filmach. A z drugiej strony wdzięczne ruchy i wrażliwość na innych ludzi. Kim właściwie jest osoba taka jak Jurka? Facet o duszy kobiety? Kobietą uwięzioną w ciele mężczyzny? Zapytałam tatę o zdanie. Mama twojego Bartka powiedziałaby, że jeśli ciało nie zgadza się z duszą, tym gorzej dla duszy, odparł odrywając na chwilę wzrok od komputera. Ale co ty o tym sądzisz? Tata przygryzł usta, szukając właściwej odpowiedzi. Mogę cię zapewnić, że mam duszę faceta. Niepotrzebnie się martwisz, Jagódka. Martwię? Zdziwiłam się, ale tato nie wyjaśnił, co ma na myśli, bo znowu odpłynął na szerokie wody internetu. Zadzwoniłam do Ani. Ludzie od razu muszą definiować. Jak baba, to szufladki po lewej, jak chłop to po prawej, mruknęła poirytowana. A jak nie wiadomo, to od razu dziwak. Wiem, bo sama to przerabiałam. Ty? No, proszę, zaraz się wyjaśni, skąd ten dosadny język i upodobanie do męskich dezodorantów. No, ja, potwierdziła. Tyle, że nie z płcią. Rozczarowana? Skąd? Skłamałam. W myślach już wizualizowałam sobie dramatyczną scenę. Oto Ania oznajmia, że jest facetem, przestaje golić łydki i każe się nazywać Angelo. Tato zaś. Miałam problem z wiekiem. Dobiegł mnie głos Ani. Bałam się przyznać, że skończyłam czterdzieści lat, bo zaraz ludzie wytrzeszczali oczy, pytając ile? Myślałam, że góra trzydzieści. W aptece, jak podawałam receptę, to mówiłam, że dla starszej siostry, bo zaraz się zaczynało: Pani magister, pani przyjdzie, coś zobaczy, i szeptanie po kątach. A zaraz potem: Boże, tak mu to wygląda. Czułam się jak fałszerz obrazów, albo mutant. Wreszcie dotarło do mnie, że to nie mój problem, jeśli jakiś idiota ma trudności z poszufladkowaniem otoczenia. Teraz guzik mnie obchodzi, co myślą ludzie. Też bym tak chciała. Niestety, dobre chęci nie wystarczą. Wciąż przejmuję się opinią innych, zwłaszcza tych, których nigdy nie zaprosiłabym do siebie. Dziwna. Co ci da pewność? spytała Ania. Pewność? Zaraz, o czym my. No, załóżmy. Podjęła, że znajdziesz odpowiednią szufladkę dla Juli. Zmieni to cokolwiek poczujesz ulgę? Dwudziesty trzeci. Czy wszystko może zostać po staremu? Zapytałam, domknąwszy za sobą drzwi ambulatorium. Zmieszana zrobiła taki ruch, jakby chciała się ukryć za witrynką, ale zaraz odzyskała rezon i mocno mnie przytuliła. Po prostu Julka, chciałem spytać, co z tymi fartuchami, bo mi znowu pod spachą strzeliła bluza. To przez te nowe ćwiczenia, puszył się Maciek. Sorry, dziewczyny, już nie przeszkadzam. Oj, przestań, ofuknęła go Julka. My tu poruszamy ważne sprawy, a ty jak zwykle skojarzenia w okolicach slipek. Chyba naprawdę powinieneś mieć harem. Coś ty, pomijając wszystko inne, nie wyrobiłbym finansowo. Zwłaszcza, że niedługo będę musiał dokupić stonę paszy. Rysiek obiecał, że ci dołoży. Przecież to jego pomysł. Czegoś tu nie rozumiem. Maciek pompuje materac, bo tego sobie życzy dyrektor? Tak mu zależy na wyglądzie zespołu ratowniczego, że dokłada do paszy? Ciekawe, czego zażądałby ode mnie. To o zwykłą paszę chodzi, sprostował Maciek. Dla koni. Rysiek podarował mi jednego łobuza. Konik polski. Widziałaś kiedy? Tylko na zdjęciu. Mały, myszowaty, duży łeb i jeszcze większe zęby, nie wspominając o żołądku. No i jak Rysiek zobaczył, to ten paker je, to sam zaproponował, że mi dołoży do paszy. Trochę kłopotliwy prezent. Ja tam nie narzekam. Czasu i tak nigdy nie miałem za dużo, a przynajmniej moja kobita sobie pojeździ. Jak żarłacz chciał odkupić jednego konia, to się Maciek prawie obraził. Masz ich więcej? Zdziwiłam się. Z końmi jak z dziećmi, Jagoda. Masz jedno, chcesz następne. Zresztą jeden koń by się nudził. A tak, mogą se poplotkować przy owsie, pożartować czy poszeptać do ucha. A właśnie, o czym tak szeptałyście? Jagoda już wie, od żarłacza. Nareszcie, Maciek odetchnął z ulgą. Ty wiesz, ileśmy tu główkowali, jak ci powiedzieć? Trzeba było wprost. Wprost, wprost. Każdy tak mówi, a jak się dowie, robi dziwne miny i ukradkiem wyciera sobie ręce o spodnie, jakby się bał, że go czymś zaraże. No wiesz, ludzie myślą, przebiera się w sukienki, to nic tylko orgie, rozpusta piątek, świątek i niedziela, z kim popadnie. W co ja się niby przebieram? Zdenerwowała się Julka. To mój normalny strój, tak jak dla ciebie bokserki i spodnie od dresu. A propos rozpusty, będziesz mogła pooglądać ją z bliska trącił się Bolek. Mamy wezwanie na flisaków. Domki za marketem. Bracia przybyszewscy? domyślił się Maciek. To cię czeka widowisko. Występiórki się chowa. Zresztą zobaczysz. Zobaczyłam. Stara chałupa z uklepaną na kamień gliną zamiast podłogi i tekturami w miejsce dawno wybitych szyb. Na środku izby w otoczeniu pustych butelek ogromny materac. Na nim parę warstw brudnych kołder, pierzyn i koców skrywających kilka, a może kilkanaście rozchichotanych osób. Dobry, pogotowie! huknął Maciek. Kto wzywał pomoc? Spod szarego koca wypłynęły najpierw, Bóg wie jakim cudem, dwie naleśnikowate piersi, potem rozczochrana głowa, a za nią reszta wychudzonego ciała. Chyba ja, doktorze bunknęła jego właścicielka, czarując nas bezzębnym uśmiechem. Ale czemu to już nie pamiętam? Piekło cię Zośka w klatce, przypomniał jej towarzysz, niedoli, otulony po uszy, brudno niebieskim kocem. No i płakałaś, dodała tajemnicza postać, ukryta pod beżową narzutą. A, no tak. Bo smutek mnie chwycił przeraźliwy, jak zobaczyłam mojego staszka sanitą, więc pomyślałam, że pójdę i się zabiję. Ale przy drodze zobaczyłam budkę, na niej numer 999, to zadzwoniłam. I proszę, zjawił się mój anioł pocieszyciel. Niech pani siądzie prosto, pani przybyszewska. Osłuchamy to smutne serce, skoro już tu jesteśmy. Posiadaczka dekadenckiego nazwiska wciągnęła żółtawy brzuch prezentując imponujące żebra. Nie najlepiej, orzekł Bolek. Szmery. To opuchlizna na łydce, skąd się wzięła? A to, doktorze, jechaliśmy naszym maluchem, powino. Było już przed siódmą, więc Staszek się śpieszył. Jarzem wskoczyła do tyłu, ale noga została na zewnątrz. Staszek nie zauważył i wziął, zatrzasnął drzwi. A wie, doktor, jak się w maluchu trzaska? Bolek kiwnął głową. Więc Staszek trzasnął. Wyjawiła pani przybyszewska z dziwnym zadowoleniem. A potem wcisnął guzik. Dodała postać ukryta pod brudnoróżową kołdrą. Spod innych piernatów rozległy się śmiechy. Boli? zapytał Bolek. Czasem musi. Na ten przykład serce, inaczej by człowiek nie wiedział, że je ma. Powinno to pani prześwietlić. I przydałoby się ograniczyć spożycie. Jakie tam pożycie, doktorze? Za młodu to człowiek szalał, ale teraz westchnęła pani Przybyszewska: wiek Chrystusowy. Mi się i tak podobasz. Z podszarego Koca wysunęły się dwie kościste dłonie i zagarnęły panią Przybyszewską wraz z receptą. Koniec wizyty, obwieścił Bolek już w progu. Następna, kiedy Staszek prześpi się z Iloną. Chociaż nie wiem, czy słowo przespać w pełni oddaje bogactwo seksualnych zachowań mieszkańców łoża. Zgorszona? Zapytał, patrząc na moją twarz. Zaskoczona. Sądziłam, że babka ma dwadzieścia lat więcej, a jest w moim wieku. Dokończyłam cicho. Alkohol to słaby środek konserwujący. Skwitował Bolek. No chyba, że jesteś pigwą. Zalana tylko zyskuje. A co konserwuje człowieka? Podobno optymizm, ale ja bym raczej stawiał na formalinę. Dwudziesty czwarty. Wchodzę do sypialni. Cała rodzina, zebrana dookoła łóżka, ma mrocze modlitwy. Konarska leży sina. W dłoniach gromnica, broda podwiązana, na powiekach pięciozłotówki. Już miałem wypisać akt zgonu, ale coś mi nie spasowało. Mówiłam intuicja, więc pytam, na co się leczyła. Na wszystko, doktorze, i na stawy, i na serce, i na płuca. Męczyła się starowinka, aż żal było patrzeć. To sobie wreszcie odpocznie i my również. Dotknąłem dłoni staruszki, zimna, ale jakaś dziwnie wilgotna. A cukrzycy nie miała przypadkiem? Pytam starszej z córek. Oj miała. Doktor Żarłacz to powiedział, że mamusia ma w żyłach więcej cukru niż ten, no syrop klonowy. To już byłem w domu, śpiączka hipoglikamiczna, pyk, glukoza. Konarska od razu drgnęła, pięcio złotówki jej pospadały. Jak zobaczyła, że trzyma zapaloną świecę, w krzyk. Myślałem, że dostanie zawału, ale skąd? Skoczyła na równe nogi i dawaj rozpędzać towarzystwo. To se córki nie odpoczną, podsumował Maciek. Jak już ochłonęły po wstrząsie, to się nawet ucieszyły, chociaż kobiecina potrafiła zaleźć za skórę. W naszym teście na WF śmiało zdobyłaby sześć punktów, a w porywach nawet osiem. Słucham panią. Bolek zwrócił się do pulchnej, wyondulowanej blondynki, która zajrzała właśnie do ambulatorium. Panie doktorze, bo mi tu wyskoczyło takie coś, wysunęła przed siebie łuszczące się i pokryte drobnymi kostkami dłonie. Robiłam porządki na przyjazd teściowej z Wenecji. Dziś rano patrzę, a tu ręce w bomblach. Niech pan doktor sam zobaczy. Coś strasznego, a pojutrze mam wizytę u manikiurzystki, jęknęła. Nie wiem, jak się jej pokaże na oczy. Są większe nieszczęścia niż reakcja manikiurzystki, zauważył bolek, na przykład utrata kończyn. Niestety muszę ostrzec, jeśli pani dłonie nie odsapną od wszelakich płynów do oczyszczenia, marnie widzę ich przyszłość. No, ale jakże ja mogę nie wysprzątać? I to przed wizytą teściowej. Bolek nie odparł, najwyraźniej nie znalazł odpowiednio mocnego argumentu. Zwłaszcza, że teściowa ma porównanie, ciągnęła ofiara chemii. Bo sama sprząta, u Włochów ciągle rozpowiada, jakie te ich łazienki czyściutkie, można jeść z terakoty. Odradzałbym, przynajmniej jesie ze stołu. No cóż, dostanie pani maść na bąble. Radziłbym jednak ograniczyć środki czyszczące. Pani ręce odetchną, ryby w rzece również. O ile jakieś jeszcze zostały, mruknęła Julka. Blondynka czekała na receptę, obserwując nas spod blond grzywy spalonej amoniakiem. Najpierw pomacała wzrokiem muskuły łymaćka, potem Julię, wreszcie padło na mnie. Jagoda? To ja, Anita, pamiętasz? Chodziłam do czwartej B. No, ta Anita, co się do was przepisała na religię. Zrobiłam szybki przegląd starych taśm z czasów szkolnych. Anita, 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 mam. Drobna dziewuszka z ciemnym warkoczem aż do pasa. Marzyła o spokojnym, poukładanym życiu. Flegmatyczny ułożony mąż, zdolne ułożone dzieci, kolorowe mieczyki ułożone w wazonie. Anita! Rozciągnęłam usta w uśmiechu. Jak miło Cię spotkać. Po tylu. Co tu robisz, Jagoda? Jak odpowiedzieć na tak proste, jednocześnie podchwytliwe pytanie. Pracuję, w zastępstwie, zdradził Maciek. Za tego oszołoma, o którym trąbiło pół miasta? Tego, co dał nogę ze szpitala? Nie zdążyłam wystąpić w obronie Józka, bo bolek odezwał się pierwszy. Doktor Marchewka, którego niesłusznie nazywa pani oszołomem. Wrócił do Krakowa, gdzie prowadzi terapię według metody własnego autorstwa. No, proszę, jak to się składa? On tam, tytuł. Z powrotem na prowincji słowo prowincja zabrzmiało w jej ustach jak porażka albo łojotok. Twoja. Mm, nie doszła, Macocha, Anita poprawiłam z naciskiem Właśnie, więc ta cała. Ania, mówiła mojej mamie, że skończyłaś studia z wyróżnieniem. Pani Jagoda na razie sprawdza, czy pasują jej proponowane warunki. Bolek przyszedł mi z pomocą. W razie czego zawsze może wrócić do swojej firmy w Krakowie. Do swojej? A to co innego. Wycofała się Anita. Przez chwilę zastanawiała się nad czymś. Jagoda, masz może chwilkę? Chciałabym pogadać w cztery oczy. Idźcie do telewizyjnej odsunęła Julka. Nikt tam teraz nie zajrzy. Więc poszłyśmy. Anita odczekała, aż usiądę i zajęła krzesło naprzeciwko. Przez chwilę mięto sfilcowany kosmyk nad okiem. Strasznie trudno opowiadać o swoich kłopotach, poskarżyła się wpatrzona w ekran przestarzałego Samsunga. Nie wiem nawet, od czego zacząć. Nie ma pośpiechu. No chyba, że mnie wezwie dyspozytorka, dodałam. Czasem jeżdżę razem z Borkiem. Ja wiem, są takie przypadki, kiedy lekarz to za mało. Widziałam w przedostatniej klinice wzruszeń, zamilkła. Mam nadzieję, Jagoda, że zdążymy do piątej, bo potem robotników muszę przypilnować. Kończą nam taras nareszcie. Dużo roboty? Szkoda gadać. Westchnęła ciężko. Ale pewne rzeczy trzeba zrobić bez gadania. Wiesz chyba, jak jest w naszym mieście. Ledwie wyjdziesz za mąż, zaraz pytają, czy się murujesz. Myślałam, że pytają o dzieci. Dziecko każdy już ma, dlatego się żenił. Zrobiła minę pod tytułem: Co ty życia nie znasz? Więc się murujecie. Prawie skończone. Mieszkamy na nowym piąty rok. Na razie tylko w suterenach, a górę się dekoruje. Dlatego Teściowa do Włoch pojechała, żeby się budżet dopiął. To miło, że Wam pomaga. Miło? Zdziwiła się Anita. Ma dzieci, to niech na nie daje. Wszystkie rodzice dziś jadą jak trzeba. Pół miasta tak żyje. Jak? No, normalnie. Rodzice we Włoszech albo pod Madrytem, a dzieci siedzą na ręce i pilnują budowy. Na wakacje jadą do starych, dorobią, trochę ciuchów przywiozą na handel. Czasem ktoś otworzy wypożyczalnię wideo albo solarium i leci. Ty też tak żyjesz? Trochę lepiej, bo Wojtek pracuje na państwowym, więc go nie wyrzucą bez odprawy. No i dorobić może w godzinach pracy. W sumie nie narzekam. Wojtek na wywiadówki chodzi, na rosół nigdy nie narzekał. Wieczory przesypiał na kanapie, więc miałam go na oku. Czyli wszystko poszło zgodnie z planem. Ciekawe, że niektórym się udaje, podczas gdy inni lądują w kawalerce na kredyt, choć woleliby, no właśnie co, męża drzemiącego na kanapie? Tylko jednego nie przewidziałam. Internetu. Podjęła z bolałym tonem. Pół roku temu założyliśmy dla Pawełka, pierworodnego. Bo trąbią wszędzie, że to takie okno na świat. No i teraz Wojtek wraca z pracy, z jeschabowego i prosto do komputera. Nadal pod kontrolą. Jest pewien problem. Anita po raz setny poprawiła kosmyk, który sterczał jej tuż nad fiołkową powieką. Bo niby Wojtek siedzi w suterenie, za ścianą, ale tak realnie to jest w innym świecie. Spotyka się z taką jedną, tajemniczą kobietą. Tandetny pseudonim, zauważyłam. Tandetny, ale wiesz, jak faceci lubią wszystko, co tajemnicze i niedostępne. Kobiety chyba podobnie. Ja tam nie lubię tajemnic, skrzywiła się. Lubię jasno wiedzieć, konkrety, co i jak poukładane, no i dlatego się martwię. Czym konkretnie? Weszłam w rolę psycholożki, że spędza tyle czasu na głupotach. Ze mną nie rozmawia wcale. A wcześniej rozmawiał? No też nie, bo patrzył w telewizję. Na te landryny, co się ogłaszają na 0700. Więc dużo się nie zmieniło poza ekranami. Próbuje się umawiać? Nie, bo tamta od razu zapowiedziała, że o randkach nie ma mowy. Mogą pogadać na sieci, znaczy popisać sobie, ale nic więcej. Nawet zdjęcia mu nie wysłała. Do rozwodu raczej nie dojdzie, uspokoiłam Anita. Tego się chyba najbardziej bałaś. Ale Wojtek tyle z nią czasu spędza. Całe wieczory przed komputerem, zamiast jak dawniej na wygodnym tapczanie. Wzrok sobie psuje i nie tylko. Pytałaś go o czym rozmawiają? Sprawdziłam, pochwaliła się. No i? Nic tam takiego nie ma, żadnych świństw. Więc spoko. No właśnie nie, bo jak Wojtka raz zapytałam, czemu tyle gada z obcą babą, odburknął, że go rozumie, jakby byli rodzeństwem albo co najmniej sąsiadami. Pokrewna dusza, niestety. Podrapała się po łuszczącej się dłoni. Już sama nie wiem, czy powinnam mu zabronić. Wolisz, żeby oglądał w telewizji? Ale one są dla niego niedostępne, bo kosztują, a taka tajemnicza kobieta jest za darmo. Przez to mam zgryza. Może by odłączyć ten internet? Co jeśli znajdzie sobie nową rozrywkę? Racja już lepsze to przynajmniej wiem, czego się spodziewać wstała. Dzięki Jagoda za rozmowę. Może byśmy się spotkały w niedzielę? zaproponowałam, sama nie wiedzieć czemu. Przecież wcale mi nie zależy na podtrzymaniu jakichkolwiek relacji z Anitą. Jej również, bo uciekając wzrokiem, odbąknęła Przecież wszystko opowiedziałam. Mogłybyśmy powspominać stare szkolne czasy, jak to koleżanki. Ciągnęłam zła, że nie potrafię odpuścić, tylko brnę dalej, na przekór samej sobie. Ja tam nie lubię wracać do przeszłości, mruknęła, wygładzając bluzkę. A zapomniałam, Anita zawsze była zwolenniczką metody nie ruszać starych albumów. Niech spokojnie porastają kurzem na dnie szafy. Poza tym, Jagoda, ty nie jesteś moją koleżanką. Jesteś tylko moim psychologiem. Dwudziesty piąty. Wakacyjny zastój, więc Bolek odsypia nockę u siebie w dyżurce, a ja znowu służę za życzliwe ucho. Tym razem młodemu krasnoludowi o rozbieganych oczach. Przycholowała go narzeczona, kuzynka Anity. Nie wierzę w psychologów, zastrzegła na wstępie. Słusznie zdecydowanie lepiej wierzyć w siły wyższe. Zażartowałam, żeby rozładować napięcia, bezskutecznie. Nie chciałam, żeby Mariusz tu przychodził, ale sam sobie nie poradzi. Ma słabą wolę, ogromne trudności z samodyscypliną i podejmowaniem ważnych decyzji. Nie potrafi się zmobilizować, wyliczała. Może on sam opowie, zaproponowałam. Rzuciła mi nieufne spojrzenie. Mam was zostawić? Tak byłoby najlepiej. No cóż, westchnęła. Poczekam na korytarzu, w razie czego. Zostaliśmy sami. Krasnolud Mariusz rozejrzał się po sali, westchnął kilka razy i zaczął obgryzać paznokieć u lewego kciuka. Kiedy wziął się za prawego, narzeczona zajrzała do sali. – Dlaczego to tyle trwa? I co oznacza ta dziwna cisza? – Jeśli będzie nam pani przeszkadzać, mamy nikłe szanse, żeby się tego dowiedzieć. Na burmuszona przymknęła drzwi. – Chyba powinienem coś powiedzieć, żeby się Martynka nie denerwowała, prawda? Wymamrotał Mariusz. Byłoby wskazane, inaczej znowu tu zajrzę za pięć minut. Tak bym chciał. Zaczął szarpać rudawą brodę, ale nie idzie. Zupełnie. Nie musimy rozmawiać o niczym ważnym. Możemy o pogodzie, jeśli nie chce pan opowiadać o swoich problemach. Nie jestem pracownikiem Gestapo, tylko zwykłą. nie panuję nad swoim życiem. Wypalił. Nie panuję. Wszystko robię na przekór. Komu? Głównie sobie. To jest nas dwoje, zaśmiałam się pod nosem. Ale co Mariuszowi przyjdzie po takiej wiedzy? Wolimy wierzyć, że nasi terapeuci mają kontrolę nad własnym życiem. Inaczej po co im oddawać do naprawy nasze? Już od roku próbuję się oczyścić. Wyjawił Mariusz ściszonym głosem. Pije sok z cytryn. Z cytryn? To taka dieta odtruwająca. Pierwszego dnia pije się sok z jednej, potem z dwóch, trzech i tak dalej, aż człowiek dojdzie do piętnastu cytryn. Doszedł pan do tylu? Poczułam w ustach kwaśny smak. Właśnie nie zmarkotniał. Po czterech dniach dostaję takiego ataku głodu, że zjadłbym dosłownie wszystko nawet to biurko. Wymiatam lodówkę do czysta zostawiam tylko cytryny. Też bym zostawiała. Przyznałam, ale Martynka tego nie rozumie. Ostatnio przyłapała mnie, jak wyjadałem lód z zamrażalnika. Dlatego tu pana przyprowadziła. Boi się, że nie wyrobimy z kosztami. Po ślubie planujemy się murować, jak wszyscy. A ja potrafię zjeść naraz tyle, że można by ze sto filców nakupić na całą łazienkę. Panie Mariuszu, właściwie z czego się pan oczyszcza? No z toksyn różnych pleśni, złogów. Martynka powiedziała, że my nie będziemy żyć jak inni. To znaczy? Bezmyślnie, pusto, niezdrowo. My będziemy mieć wszystko pod kontrolą. Jeśli telewizja, to tylko pół godziny dziennie. Żadnych głupich książek ani filmów. Jedzenie tylko pełnowartościowe. Żadnych słodyczy, kawy albo chipsów. A w piątki źródla na woda. Udaje wam się wytrzymać? Mariusz cicho się zaśmiał. Nie ma tygodnia, żebym nie dostał napadu wilczego głodu. Oznajmił z emfazą. Kiedy Martynka wyjeżdża kontemplować w góry, zamykam się w mieszkaniu i okrągłą dobę oglądam najgorsze szmiry w telewizji. Telenowele, durne seriale, idiotyczne reklamy. Oglądam to i żre wszystko, co najbardziej niezdrowe. Przypalony bekon, białe bułki z masłem, chipsy i tony frytek na smalcu. Ja nawidzę samego siebie bardziej nawet niż tych frytek. Ukrył twarz w dłoniach. Pozwoliłam mu się wyszlochać. Panie Mariuszu, zaczęłam kiedy się opanował, proszę mi szczerze odpowiedzieć. Czy ma pan skrzydła? Nie, odparł zdziwiony, zerknął jednak do tyłu, żeby się upewnić. A może jest pan elfem, nie? To dlaczego tak bardzo chce się pan oderwać od ziemi? Bo Martynka zaczął i umilkł. Może Martynie takie życie służy, ale panu najwyraźniej nie. Przydałoby się nieco poluzować łańcuch. Inaczej kiepsko widzę los pańskiej lodówki i reszty mebli, nie tylko kuchennych. A co ze świadomym życiem? Nie da się przeżyć świadomie każdej pojedynczej sekundy. Czasem potrzebne są chwile bezmyślnego lenistwa. Zna pan określenie urządzić sobie dzień dziecka? No tak, jeszcze ze szkoły. Może by się przydało od czasu do czasu pobawić w dzień dziecka i zrobić coś głupiego, nieprzemyślanego albo bez sensu. Nawet nie wiem, co by to mogło być, zaczął nerwowo obstrykać długopisem żarłacza. Może pani by mi podrzuciła jakieś wskazówki? Niestety nie miałam żadnych, więc uciekłam się do sprawdzonej instrukcji. My, psycholodzy, nie powinniśmy podawać gotowych rozwiązań. Możemy jedynie zadawać pytania i zachęcać do przemyśleń. Szkoda zasępił się. Ale jako zwykły człowiek ciągnęłam, to bym poradziła, żeby na początek oddał pan cytryny wrogowi w zamian za porządną kolację. Dwudziesty szósty. Czekając na pacjentów, rozmawiamy o obchodzeniu Dnia Dziecka. Jak mam wolne, zaczął bolek, to zamykam się w swojej garsonierze, zasłaniam szczelnie okna. Robię porządek w pudełku z żołnierzykami albo włażę pod koc i oglądam na projektorku stare bajki przeźrocza. Małą syrenkę, dzikie łabędzie, flipa i flapa. No, w piwnicy kopciuszka i budowały dom zwierzęta. Mogę ci podrzucić, zaproponowałam. Jak to dobrze, że mój tato gromadzi to i owo. Czasem można znaleźć takie właśnie perełki. Przynieś. Ucieszył się Bolek. Możemy nawet razem obejrzeć, podjadając czekoladę stopioną na rozgrzanym projektorku. A ty, Julka, co robisz w dzień dziecka? Nic. I to jest właśnie najfajniejsze. Nie myję się, nie gole. Ja też nie zawsze gole nogi. Przyznałam się. Czy to już można uznać za dzień dziecka? Ale ja się w ogóle nie gole, nawet tutaj. Lekko dotknęła upodrowanego policzka. Ach, całkiem zapomniałam. Bąknęłam, próbując ukryć zmieszanie. I to jest dla mnie największy komplement, Jagoda, że zapominasz, że jestem dla ciebie pielęgniarką Julką, a nie wymalowaną transą. Pociągnęła nosem wzruszona. No a poza tym, że nie goliłabym się, to oczywiście zero makijażu, lokówek czy kokard. Wskakuję w sprany dres i urządzam sobie seans starych filmów z May West, królową transwestytów. A ja nawet w dres nie wskakuję, wyjawił Maciek. Na golasa pod kołdrę i leże plackiem, aż do siódmej, bo potem trzeba oporządzić konie. Myślałam, że twój dzień dziecka polega na obżeraniu się krówkami. Skąd? Dzień dziecka ma być przyjemny, a te cholerne krówki wpędzają mnie w poczucie winy. Im większe, tym bardziej do nich ciągnie. Może powinieneś trochę urozmaicić menu? poradziłam. Ten facet od cytryn ma podobny problem. Proste menu pozwala trzymać kontrolę. Zamiast kombinować co na kolację, otwierasz dwie puszki groszku i gotowe. Do czasu aż hamulec puszcza, pokiwałam głową. A ty, Jagoda? Zwrócił się do mnie Bolek. Co robisz w dzień dziecka? Y, ja? Uśmiechnęłam się zakłopotana. No cóż, chyba wiecie, że nawet najlepsi szefcy zwykle chadzają boso. Może pora sprawić sobie jakieś wygodne sandały. 27 Wyrzuciłem wszystkie. Całe trzy i pół kilo. Pochwalił się Mariusz. Czekał na mnie, aż wróciłam z wyjazdu. Julka zaraz wysłała nas do sali telewizyjnej. I jak? Ulga! Prawie. Trochę się martwię, że nie mam za grosz silnej woli. Takie katowanie samego siebie nie ma nic wspólnego z silną wolą. Cieszę się, że pan zrobił pierwszy krok. Teraz pora przemyśleć, co dalej. Może pozwolić sobie na jakieś ślody albo czekoladę. Przełknął ślinę, zerkając na mnie niczym przedszkolak. Udzielam panu dyspensy. Porozumiewawczo mrugnęłam. Tylko proszę nie zjeść od razu wiadra. Może zacznijmy od dużej porcji na rożku duńskim. Z odrobiną bitej śmietany, rodzynkami w rumie i wiorkami z gorzkiej czekolady. Oblizał usta. Do ja już pójdę. Strasznie, pani, dziękuję. Strasznie. Wymaszerował energicznym krokiem. Nie minęła minuta, a do sali zajrzała eteryczna blondynka, która mogłaby śmiało zagrać siostrę Elfa Legolasa. Smukła, długowłosa, złocista, o spiczastych uszach i sarnich oczach. Pięćdziesiąt kilo czystego wdzięku. Mogę? zapytała. Kiwnęłam głową. Weszła zrzucając ze stołu plik recept. Schyliła się gwałtownie, żeby je pozbierać i strąciła kubek. A potem jeszcze segregator i pilota. Ja to pozbieram, proszę się nie przejmować. Blondynka bąknęła: Przepraszam. Przez chwilę rozglądała się za wolnym krzesłem, wybrała fotel stojący najdalej ode mnie. Usiadła ciężko, wzbijając kłęby kurzu, a potem zaczęła wyłamywać sobie stawy w palcach prawej dłoni. Przyszłam, bo nie wiem, co robić ze swoim życiem, wyjawiła wreszcie. Stoję na rozdrożu. Nie wiem, którą ścieżkę wybrać. Dlatego potrzebuję kogoś, kto by mnie odpalił we właściwym kierunku. Rozumiem, że mam służyć za armatę, posłała jej uśmiech. Słyszałam od kumpla, że ma pani rewelacyjne rezultaty, a poza tym nie trzeba przynosić skierowania i czekać pół roku na pierwszą wizytę. Co prawda kumpel mówił, że psycholog jest brodatym facetem z łusiną, ale on lubi pofantazjować. Tym razem nie zmyślał, odparłam. Przede mną pracował taki jeden z łysiną, doktor Marchewka, ale pół roku temu przeniósł się do Krakowa i ma tylko prywatne sesje, według nowatorskiej metody. Wczoraj dopytałam Bolka o tego marchewkę. Nurtowało mnie, dlaczego Anita nazywała go oszołomem. Bo zamiast się murować, facet rzeźbi w ludzkich duszach? Pół roku. No, to się trochę spóźniłam. Blondynka rzuciła mi zakłopotane spojrzenie. Co teraz? Może pani poszukać marchewki na kazimierzu. Ponoć przyjmuje w wielkim żarciu na zapleczu. Pacjent pomaga kręcić masę do ciast i przy okazji opowiada o problemach. Ja nie umiem nawet ukręcić kogla mogla, a co dopiero jakąś masę. Zmartwiła się tamta. Zawsze może pani porozmawiać ze mną. Co prawda, zastępuję tu tylko kierowcę, ale chętnie posłucham. Może być kierowca. Trudno ale ja jestem psycholożką, zapewniłam. Tylko tak się chwilowo złożyło, recesja, skwitowała. Przez chwilę bałam się, że mnie poklepie współczująco po ramieniu. Ja też nie wiem, gdzie mogłabym pracować, zdradziła bawiąc się łyżeczką. Najgorsze, że przestałam walczyć. Tu mi wisizm przerywany krótkimi chwilami popłochu. I choć najbliższe czekają mnie w październiku, wolałabym już teraz popracować nad zmianą. Będziemy pracować razem. Zakończyłam relację. Jak tylko przestanę jeździć za Józka. Właśnie, a co u niego? Od jutra wraca na dyżury, odparł Maciek. Dzwonił przed chwilą, że skończył z piciem i w ogóle zapomina o dawnych harcach. Inny człowiek. Jutro? Niby wiedziałam, że to zastępstwo. Nie potrwa wiecznie. Ale żeby tak nagle, z zaskoczenia. Jak łódka, przecież możesz tu przychodzić ile zechcesz. Julka odgadła moje myśli. Byłoby nam smutno, gdybyś przestała się pojawiać na stacji. Chciałam powiedzieć, że mnie dopiero byłoby smutno i że od pierwszego dnia poczułam do nich sympatię, a potem z każdą kolejną wizytą przyklejałam się coraz mocniej. Chciałam, ale wydusiłam tylko. byłoby fajnie, ale. nie chcę wam przeszkadzać. No coś, ty jeszcze pomożesz, zapewniła Julka. Zamieszasz zupę albo koktajl, Maćka. Pewnie, a w wolnych chwilach mogę ci pokazać parę ćwiczeń na przywodziciele UT. Możemy nawet razem trenować. Zapalił się Maciek. Naprawdę nie będę zawadzać? Nie będziesz mieć czasu, wtrącił Bolek. Bo jak znam życie, ta blondyna o twarzy elfa poważnie myśli o terapii, a nasza salka telewizyjna świetnie się nadaje do zwierzeń. Tylko nie umawiaj się w porze kliniki wzruszeń. Ostrzegła Julka, chłodząc twarz jednorazowym wiatraczkiem Mariolki. Najświeższy telezakup. Brzęczy, jakby za chwilę miał się rozpaść na kawałeczki, a duchota coraz większa. Na polu jeszcze gorzej, zdradziłam, ochlapawszy kark resztką ciepławej buskowianki. Z kranu byłaby zimniejsza, ale doczłapanie do łazienki wydawało się ponad moje siły. Słuchajcie, a może wyskoczymy popływać? Zaproponował Maciek. Ale gdzie? Basen jest czynny tylko do siódmej. Poza tym, jak wiecie, do pływania to on się w ogóle nie nadaje. Przypomniałam. Żaden basen, tylko zielonka, oświadczył Bolek. Nie lepiej gliniany? Sześć utonięć każdego roku. Zresztą co się dziwić, jak ludziska wskakują do wody po alkoholu. Żeby chociaż sweter zdjął jeden z drugim. Albo sandały ze skarpetami, dodał Maciek. To pielce to małe miki. Gorsze te wszystkie chemikalia, co spływają z okolicznych poletek, te randapy spłukane deszczem. Strach głowę zanurzyć! Zgodziła się Julia. Głowę? prychnął Maciek. Ja o małego się boję, że odpadnie. Raz żem pływał, to mi slipy na wylot przeżarło. Skoro gliniany odpada, zostaje nam. zielonka! Nie odpuszczał bolek. Tylko tam można sobie porządnie popływać. Popływać! Przecież ta rzeczka nie ma więcej niż pół metra głębokości. Znam miejsca, gdzie przekracza metr. Można poszaleć na całego. To jak? Po dyżurze. Zaparkowaliśmy w cieniu zdziczałych śliw, obsrywających ziemię tysiącami żółciuteńkich mirabelek. Kawałeczek musimy podejść, ale zobaczycie, jak tam pusto. Cała tłuszcza zbiera się przy tak zwanej plaży. Bolek wskazał skrawek szarawego piachu. Tu się wszyscy tłoczą na kupie, koszmar zwłaszcza w niedzielę. W każdym aucie wyje radio. Grill koło grilla, a na każdym taki sam kawał boczku albo białej kiełbasy. Obracane przez naburmuszoną muszoną kobietę, dodała Julia, lub jej unudzonego męża. Przez kilka minut maszerowaliśmy wzdłuż gęstych zarośli. No i jak tu się przedrzeć do rzeki? Chyba powinniśmy zabrać maczety, marudziłam. Albo chociaż skalpele dodała Julia. Nie będą potrzebne uspokoił nas Bolek, odgarniając ogromną gałąź. Oto i ścieżka. Ścieżynka raczej, którą trudno wypatrzyć wśród haszczy. Już rozumiem, dlaczego nikt tu nie zagląda. Więc cała rzeka dla nas cieszył się Maciek. Zrzucił koszulkę, częstując nas widokiem spieczonych na solarium tricepsów. Można by rzec człowiek Karpatka. Raźno podreptał do wody, a my za nim. Stanęliśmy na środku rzeki, niepewnie rozglądając się dookoła. Czeka na spływanie po warszawsku, brzuchem po piasku, skwitowała Julia. Tylko bez czarnowictwa, zganił ją Bolek, w innych okolicznościach prawdziwy mistrz defetyzmu, ale dziś najwyraźniej założył różowe okulary. Więc co mamy robić? Poprosiliśmy o wytyczne. Stanąć na czworakach i czekać na przypływ? Przed zakolem woda sięga pasa, idziemy. Wydał komendę. Minutę później porozstawiał nas wzdłuż rzeki i kazał piłować żabką pod prąd. Tylko porządnie, inaczej ściągnie was na mieliznę, tam skąd przyleźliśmy. A chodzi o to, by tkwić w jednym miejscu, inaczej niż w życiu. Do roboty! Posłusznie wykonaliśmy rozkaz. No i jak? dopytywał Bolek z brzegu. Połączenie siłki z darmowym masażem, wystękał Maciek. My z Julką nie zabrałyśmy głosu, zbyt skupione na walce z nurtem. Wiosłowałyśmy w milczeniu, przesuwając się do przodu o kolejne centymetry. Maciek pierwszy minął za kola. Chodźcie tu szybko, krzyknął, zrywając się na równe nogi. Kiedy wreszcie dotarliśmy, zerknęłam. Co kilka metrów głowa, niczym bojka, znacząca kolejne miejsce dopływania. Głowa za głową na całej długości zielonki aż po horyzont. Powiedz nam, Jagoda, gdzie w Krakowie miałabyś takie rozrywki? Ironizował Maciek. Na zakrzówku, wyręczył mnie Bolek, suszący włosy ogromnym szpitalnym ręcznikiem. O trzydzieści metrów głębszy i czysty, niczym łza. Można godzinami nie wychodzić z wody. Zwłaszcza, że plaża zatłoczona jak nad zielonką. Zauważyłam. O tej porze wracałabym z biura, albo siedziała ze znajomymi w którejś z modnych knajpek na Kazimierzu. Brakuje ci tego? spytała Julka, przebierając się w ukryciu z dwuczęściowego stroju w owoce tropikalne. Maciek, przestań się wygłupiać z tym aparatem. Chcę, żeby ja Jagoda miała pamiątkę. Chociażbyś poczekał, aż się przygładzę, a nie tak z znienacka celujesz obiektywem. Takie wodki są najlepsze, bo żywe. Dobra, Maciek, wystarczy. Odebrałam mu aparat i szybko obstryknęłam zdjęcie rzece oraz Bolkowi, który nadal walczył z ręcznikiem. To jak, brakuje ci? Powtórzyła pytanie Julka. Na początku brakowało, ale potem tyle się działo, że nie miałam kiedy pomyśleć, a co dopiero zatęsknić. W tej samej chwili pomyślałam o kaktusie. Musi czuć się bardzo samotny. Przyjadę, obiecałam, nie wiedzieć komu. Daj mi jeszcze chwilka. 28 lipca. No, prawie gotowe. Bolek wyłączył kuchenkę. Teraz odcedzić, odrobina fantazji z pism kobiecych. Kilka kropli soku z cytryny, szczypta egzotyki w postaci kurkumy, podawać na świeżym liściu we mgle. Gdzie się nauczyłeś tak gotować? Powinienem powiedzieć, że w Chinach. No wiesz, bogata kultura. Sprawdzone przez tysiące lat przepisy, nieznane nam Europejczykom, połączenia smaków i żywiołów. A jedyne, czego się tam nauczyłem, to unikać mięsa. Tylko w ten sposób masz pewność, że nie konsumujesz szczura albo starej wrony. Nawet jeśli wyraźnie zażądasz wieprzowiny? Zażądać możesz, posłał mi uśmiech. Zresztą co to za różnica? Świnia, szczur? Żadne nie chce wylądować na talerzu. Ale jakieś standardy chyba istnieją, obruszyłam się. Standardy czego? Zabijania? Uśmiechnął się i spoważniał. Opowiem ci historię stamtąd. Kiedy studiowałem w Chinach. Każdą kradzież karano śmiercią. Nieważne, czy ktoś podprowadzał kilo złota, czy woreczek najtańszego ryżu, zostałeś złapany czapa. Wybrałam się na targowisko w Pekinie, niedaleko mojego akademika. Kupuję lewisy, wtedy w Polsce rarytas. Pytam łamaną chińszczyzną, czy szyte w Hongkongu, czy u nich, bo o oryginałach w ogóle nie ma mowy. Handlarz przysięga, że w Hongkongu. Na pewno? Pytam. Żebym tak nie dożył wieczora, jeśli kłamie. Przysięgam na moją rodzinę, szyte nie u nas. Wtedy mówię, Wiesz co grozi złodziejom? Więc zastanów się dobrze, bo jak zobaczę, że mnie oszukałeś, zgłoszę to gdzie trzeba. Na co sprzedawca z uśmiechem: To może jednak kup te dżinsy u kogoś innego. Nikomu nie można dziś ufać, westchnęła Julka. Ma pani rację, chyba że jest to firma Alemiraco. Poinformował nas nieznajomy z aktówką w dłoni i fryzurą na prezentera TVN. Ale zanim zdradzę Państwu coś więcej, przede wszystkim chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Dzień dobry! Zaprezentował mocny uścisk dłoni, udowadniając tym samym doskonałą znajomość poradnika super wrażenie w 7 sekund. Jak się zapewne Państwo domyślają, jestem przedstawicielem firmy Le Miracle. Firmy wyjątkowej, z wieloletnimi tradycjami, a jednocześnie wykorzystującej najnowsze osiągnięcia współczesnej farmakologii. – Znakomicie – przerwał mu Bolek. – Gdzie panu wbić pieczątkę? – Chciałbym najpierw przedstawić szanownemu koledze najnowszy środek przeciwbólowy nowej generacji – antyłupacz. Rozumiem pański zapał, ale właśnie szykujemy się do obiadu. Tak, tak, obiad to ważna rzecz. Ale, szanowny kolego, wiedza to rodzaj pożywienia, dlatego z przyjemnością omówię szerokie spektrum zastosowania leku. Jak pokazują wyniki badań, podstawowym problemem współczesnego świata jest ból: ból głowy, bóle zębów, korzonków albo reumatyczne. Uskarżają się na nie osoby coraz młodsze, nawet dzieci. Niestety, większość stosowanych dziś preparatów nie sprawdza się. Panie kolego, mogę tak do pana mówić, doceniam pańskie wysiłki. Wierzymy, że antyłupacz to wspaniały specyfik, ale kosztuje znacznie więcej niż dwa złote zaopakowanie. Skuteczność i efektywność rekompensują skuteczność i efektywność. To niewątpliwie wspaniałe rzeczy i w innych okolicznościach moglibyśmy się nimi pozachwycać, ale teraz się mnie w żołądku i myślę wyłącznie o pierogach z jagodami. Przedstawiciel cmoknął z niezadowoleniem. Wiem, że chętnie by nam pan wcisnął z pół tony tego cud łupacza, ale proszę spojrzeć na zawartość naszego ambulatorium. Bolek otworzył drzwiczki i szafki. I to nie ulegnie zmianom przez najbliższe ćwierć wieku. Jeśli panu mało, proszę rzucić okiem na mój uniform. Pokazał wystrzępione troczki i przylepce spinające z tyłu fartuch. Mógłby pan zarobić na lepszy, kusił tamten, wypisując łupacza w zamian za prezenty od firmy. Wyglądam na takiego, który oszukuje emerytów. Bolek krzywo się uśmiechnął. To ja poproszę o pieczątkę. Przedstawiciel podał mu zeszyt. A tu są gratisowe długopisy. Fatyt chciał pokazać, ile wkłuł na pamięć, a ty go zgasiłeś, jak lampki na choince. Rzuciłam, rozprawiając się z gorącymi pierożkami produkcji jadzi. Oszczędziłem mu niepotrzebnego wysiłku, przecież wszyscy dobrze wiemy, że ani szpitala, ani stacji nie stać na kosztowne wynalazki w rodzaju antyłupacza. Trochę mi go szkoda, powiedziała Julka. I słusznie, bo to gówniana praca wiem, sam byłem repem przez całe pół roku. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka i zachęcamy do przesłuchania jego dalszej części w jednym z serwisów, dostępnych pod linkiem zamieszczonym w opisie filmu. Jeśli nie chcesz przeoczyć kolejnych audiobooków, zasubskrybuj nasz kanał, włącz notyfikacje i bądź na bieżąco.